Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tor152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Ciężko się przyznać, ale dopiero teraz zauważyłam, kochani, że mamy wbity nowy poziom, 71, dlatego teraz ruszamy od razu do Zubena, no do Isztar chyba lepiej w tym wypadku. Chociaż to jest w sumie mało ważne, weźmy Zubena, skoro już mi się podwinął pod rękę. I tak, i to jest jedna rzecz, którą zrobimy. Druga rzecz, tepniemy się do Faring i z Faring przejdziemy się przez przełęcz, tak żeby fajnie iść w stronę miejsca, gdzie jest hełm Einara. No, zdecydowałam, że najpierw wypadałoby zająć się grobowcem, który w pewien sposób zaczęliśmy robić. Czy to jest Ugrasal? Nie, Ugrasal gdzieś tutaj chodzi. Tu jesteś? Nauczysz mnie walki? Naucz mnie, chłopie. Chcę zostać mistrzem walki dwiema broniami. Mistrzostwo to nie tylko sztuka, to obowiązek. I widzę, że jesteś gotów go przyjąć. Mistrzostwo w tej dziedzinie sprawi, że twoje ataki będą jeszcze bardziej zabójcze, mocniejsze. I zapamiętaj, praktyka czyni mistrzem, więc nie zapominaj o ćwiczeniach. No i pięknie. Dostanę twoją zgodę? Dobra. Wiesz już wszystko o walce dwiema broniami. Zaliczasz mój sprawdzian. No i fajnie, i ogarnęliśmy wszystkie zadania też w Isztar. Jak to wygląda? No, 95, 90, 100, 100, 100, 90 i 100. Ładnie. Tutaj też wszystkie zadania praktycznie są wykonane przeze mnie już. Fajnie, bardzo się cieszę i zostały nam tak naprawdę właśnie klany Hełm Einara. Ruszamy od razu. Nagrywam dla Was odcinki na zapas. Myślę, że znowu wstawię jakiegoś takiego posta, który o tym informuje, żeby nie było jakiegoś zaskoczenia i tak dalej, i tak dalej. Okej, tam ktoś zatańczył w tle, może być, niech będzie. Faring też mamy całe zaliczone już dawno temu. Kurde, ja powiem Wam, że naprawdę taka jestem z siebie dumna, że wyciskam z tej gry wszystkie soki jak nigdy. Nawet jak sama grałam, to nigdy nie wycisnęłam tyle z Gothica 3, żeby praktycznie wszystko zabijać, robić wszystkie zadania. No po prostu kosmos. A prawda jest taka, że to jeszcze nie jest wszystko, bo przed nami na pewno jeszcze jest minimum 20 odcinków, jak nie więcej. Ja podejrzewam, że może być tak, że dobijemy do 100. Ale nie wiem. Nie wiem dlatego, że ja raczej nie błądzę, jak pewnie większość z Was zauważyła, no bo znam grę praktycznie jak własną kieszeń, więc no nie zdarza mi się błądzić. Wiem, gdzie kto jest, gdzie jakieś zadanie skończyć, co gdzie przebywa. Są miejsca, w których nie byłam, ale to są takie rzeczy niezwiązane w ogóle z zadaniami, więc one się po prostu nie liczą. I tak, i tutaj mieliśmy tego typka, który nas wprowadzał do Nordmaru. Jest tylko puste ognisko zostawione po nim. Tam się można przejść, ale czy ja mam ochotę tu chodzić? Nie wydaje mi się. Szczególnie, że nic szczególnego tam za bardzo dla nas nie ma. Także ruszamy bezpośrednio i teraz pytanie jest takie, żeby się nie zgubić, bo ja się tutaj już nie potrafię się ogarnąć. Tu są tereny takie do zwiedzania na potem. Tutaj jest jakaś żyła. Bylibyśmy znaleźli most, kochani, bylibyśmy znaleźli most. I będzie dobrze. Ale żeby znaleźć most, to chyba powinnam iść jednak dołem. Natomiast nie zaszkodzi nam się przejść tutaj górą. Są nosorożce. Ja widzę, że to jedna i ta sama droga w sumie. O, zresztą jest most. Nie będziemy może zabijać też wszystkiego po drodze, bo raczej nie mam problemu z surowcami. I mamy do klanu Młota już bezpośrednio odniesienie. I tutaj zaraz będzie góra, gdzie będzie i grobowiec, i wejście wyżej. No fajnie, fajnie. Tu możemy się troszeczkę
pobawić ze szakalem. Znaczy szakalem. Ja jestem, nie wiem, pijana jakaś. Najlepsze jest to, że nagrywam ten odcinek jeden po drugim, więc jakby nie zażywałam żadnych środków, kochani. Okej. Jest grobowiec na dole. Na górze jest miejsce, gdzie możemy sobie pozwiedzać. Więc chodźmy. Tutaj będzie chata też. Są bizony. Zabijać te bizony, czy nie zabijać? Nie wiem, ile was jest. Jest jeden jak na razie, z tego co widzę. O, jest was jednak więcej, dobra. Wiecie co? O, tutaj są chyba bizony, bo mi się wydaje, że tam jak jest ta chata i jest Pedar, to ja nie wiem, czy on nie potrzebował czegoś z bizonów. Możliwe, że tak było. On chciał jakieś surowce od nas. Wiecie, ja też chcę każdy zakamarek po prostu Nordmaru przejść, dlatego nie przejmujcie się, że tak ominęłam tam jakieś potwory, jakieś te nosorożce czy coś. Bo wiecie, jak to jest. Po prostu no nie da się też wszystkiego zbadać, nie? Ale jeżeli chodzi o ten płaskowyż, to tu akurat jest na przykład prosto, bo jak widzicie, no nie ma tutaj nic więcej. Okej, to nie jest to miejsce, gdzie można przejść. A zresztą będziemy wybijać orkowe obozy, a żeby je znaleźć, to trzeba będzie troszeczkę też pochodzić po mapie. Ale dobra, fajnie. Tu jest zbadana sprawa. Mamy chatkę. O, i jest Radgar, tak się nazywał, nie? Tak jest. I Pedar. Po co przyszedłeś? Nie przyjmuję nowych czeladników. Opuściłem swój klan. Czemu tu mieszkasz? Me ręce skalała krew. Miałem obsesję na punkcie wykucia broni, jaka wcześniej nie powstała. Dlatego zginęło dwóch moich czeladników. Przeklinam dzień, którym wysłałem ich na poszukiwania. Czego mieli szukać twoi czeladnicy? Składników, których potrzebuję do spełnienia swego snu. Wysłałem ich na poszukiwania, choć wiedziałem o związanych z tym niebezpieczeństwach. Zapłacili za to własnym życiem. Sam powinienem był wyruszyć. Jaką broń chciałeś wykuć? Miecz, jaki mąż może wykuć tylko raz w życiu. Miecz, który byłby przekazywany z pokolenia na pokolenie wśród najpotężniejszych wojowników klanu. Oręż z czystej, magicznej rudy. Możesz mi pokazać, jak wykuć taki miecz? Nie. Zginęło zbyt wielu dobrych ludzi. Jeśli chcesz się uczyć, udaj się do klanu Młota. Ingvar, wytapiacz rudy w naszym klanie, pokaże ci, jak wyrabiać broń z czystej, magicznej rudy. Mogę z tobą pohandlować? A czemuż miałbym z tobą handlować? Dla złota? A na co mi złoto? Nie można się nim ogrzać, ani napełnić nim żołądka. Jak mogę cię skłonić, abyś ze mną handlował? Potrzebuję nowych skór. Noce są tu zimne. Rozumiem. Ile? 20 skór wilków lodowych. Te są cieplutkie. No i rudy. Potrzeba mi magicznej rudy. Hej, chyba już starczy. Potrzeba mi 10 bryłek rudy. To już naprawdę wszystko. Zastanowię się. Dobra, no rudy oczywiście nie mam niestety. To jest ten minus, że ogarnęliśmy kwestię pancerza, ale trudno. Właśnie, tu jest ciężka skrzynia, też sobie zapomniałam. Moc przodków. Ej, czy to jest broń dwuręczna? Czy mi się śniło? Gdzie skowadło? Dawaj to. Walka mieczem. Tak, jest potrzebny miecz... Nie, rubinowe ostrze, no właśnie. Ale ja mam teraz... znaczy dobra, to by było w sumie lepsze, jakby to zaostrzyć, ale to jest broń jednoręczna. To ja podziękuję, myślę. No i teraz rudy nie mamy dla Pedara, więc trzeba się tym zająć. Daj mi kamień przodków. Co chcesz zrobić? Przysyła mnie Kert. Mam odebrać moc przodków. Skoro tak twierdzi... Tylko uważnie jej strzeż.
Dobra, mamy kamień przodków i to jest grobowiec Einara. No to już wiemy, bo szukamy hełmu, prawda? To spoko. A bryłki rudy to ja teraz muszę pozbierać gdzieś, pochodzić, pokuć. Zresztą do Pedara jeszcze wrócimy, to też nie ma co się, wiecie, tak srać, bo... Okej, tam są żyły, ale złota. To ja podziękuję. Dobra, jest grobowiec. W sumie mogłam sobie najpierw dać te resztki punktów jeszcze w życie, no ale już nie pomyślałam, trudno się mówi. Dzień dobry, zapraszam. Znaczy w sumie ten grobowiec jest mały, to tu możemy na pełnej wejść chyba. I tu są same szkielety w tych grobowcach, no z wyjątkiem tego głównego bossa, nie? W tych grobowcach też są ciężkie skrzynie i stare. Halo, dzień dobry. Zapraszam, czy coś? No, ale te miejsca są bardzo klimatyczne, wam powiem. Dlatego, że tutaj mamy dużo tych właśnie takich jakby wykutych w skałach, nie? O, cześć. No i jak widzicie, tutaj ładnie stopniowo wszystko idzie. Będziemy mieli nowy hełm dzisiaj. To mi się bardzo podoba. Niestety pan łucznik przyszedł wcześniej. Chyba nie tylko jeden był nawet. Tylko więcej. Ale spoko, nie widzę wielkiego zagrożenia. Jeżeli mam być szczera. Dobra, zrobimy delikatny odwrót, żeby się tak, wiecie, nie wystawiać też, bo to nie ma sensu z dużego. No i dobra. Co ty, gościu, robisz? Widać, że łucznik ma mniejszą ochronę. No i ostatni szkielet w sumie tutaj w tej komnacie pierwszej. Okej. To rozejrzyjmy się, czy tutaj nie ma gdzieś skrzyni od razu, w tej pierwszej komorze, bo różnie jest. Czasami są w pierwszej, czasami są w drugiej, czasami są w ogóle w trzeciej. Dobra. Okej, przywołamy sobie pojedyncze szkielety. Dlatego, że potem może się zrobić gorąco, jak przyjdzie ten główny gościu i na przykład oni często mają jakieś tam topory i potem no robią siekę po prostu z mózgu. No widzę go już nawet. Okej, fajnie, bo tutaj przychodzą w grupach. Na spokojnie. Czekamy dalej. Kto przyjdzie teraz? Mi się wydaje, że tam już dużo tych szkieletów w środku nie zostało, wiecie?
takie mam przeczucie. Okej, główny wódz jeszcze nie idzie. Ale to będzie kwestia czasu, myślę. No tam już jest ich mało. Okej. Zrobimy trochę cofkę. Okej, i poczekamy sobie. Jest łucznik. Najlepiej się zająć tym z tyłu najpierw. No i są. Okej, idzie już ten typek. Czyli Einar. No, ja bym chciała najpierw się pozbyć tych szkieletów jednak. Jednak najpierw te szkielety, nie? Wodza to tam na końcu. Okej, pan szkielet. Patrzę, jak się zachowuje tamten Einar w stosunku do mnie. Jest jakaś skrzynia, nie wiem, czy to jest stara, czy to jest ciężka. No i dobra, zostaliśmy już tylko my dwaj. Aha, to nic nie dało, dobra, rozumiem. Czyli jednak lecimy z silnym. Oła, dobra, dostałam, ale ja nie chciałam go przy ścianie bić. Bo jak widzieliście, już był mój tak naprawdę. Okej. Poszło ładnie. Einar. Ma przy sobie hełm. Einar miał na sobie ten hełm podczas swojej walki z orkami. I szeroki miecz. Myślałam, że ten hełm będzie inny, bo był inny, ale jednak jest identyczny. Jak... Nie wiem, ale ogólnie trochę chujowy ten hełm jest pod tym względem. Dobra, tutaj skarbów żadnych nie ma. Jest kolejna ciężka skrzynia. A w niej demoniczny łuk. No, wygląda super. Niestety z niego nie skorzystam. Jest piedestał, ale zanim piedestał, to tutaj są jeszcze rzeczy. Zaraz możemy podejść. O, super. Na skale napisano, tu spoczywa Einar. Pod spodem jest otwór, w który można coś włożyć. Pasuje. No i super, mamy to. Pali się wszystko. Musimy zrobić F5 i F9, żeby się naprawiła kamera, z tego co pamiętam. Bo to troszeczkę jest takie właśnie popsute. Zastanawiam się, gdzie by teraz rudę dla Pedara znaleźć. Wiecie, bo jak jestem w jego okolicy, to by fajnie było już zamknąć tę jakby sprawę całą, ale to nie będzie takie proste. Niestety. Ale słuchajcie, pierwszy grobowiec jest za nami. To naprawdę fajnie. Mamy hełm. Ja bym chciała w ogóle robić grobowiec na odcinek. Grobowiec na odcinek. To będzie trochę ciężkie. Dlatego, że czasami grobowce zajmują 45 minut, a czasami zajmują właśnie, tak jak w tym przypadku, 15 czy tam 10. Dlatego to jest chyba moment, żebyśmy sobie trochę pozwiedzali Nordmar po tych okolicach, które są. Mam hełm Einara. Nikt ci nie zarzuci braku odwagi.
Skoro udało ci się zdobyć ten hełm, masz też prawo go nosić. Noś go z dumą. Dzięki, stary. Przyszłam ci się pochwalić dosłownie tylko. I możemy właśnie się przyjrzeć Beziemu w tym hełmie. On w questpacku ma trochę inny model i nie wiem, czy w innych patchach też nie ma innego modelu. Dobra, to co? Myślę, że się możemy przejść tutaj gdzieś. Po tym terenie. Nawet się możemy wrócić trochę. Są jakieś wilki. Możemy pobić trochę. O, z tyłu, dobra. Jest jakaś żyła też, bo widzę. Halo, tutaj gdzieś zabiłam wilka. O, tutaj. Ale to jest żyła złota. Zresztą wydaje mi się, że ją kopałam. Nie kopałam. No. Ale tutaj wiecie, w Nordmarze jest o tyle trudno, że mamy w sumie wielopoziomowość, no nie? I to jest ten największy trud tutaj. Tam są golemy, bo widać. Dobra, to co? Może wrócimy na tamtą stronę. Tam były te nosorożce, w sumie można by było je powyżynać. Miałam powiedzieć, że coś mi tutaj tupie. Ale to był golem na dole. Okej. No i tutaj się możemy przejść. Są te nosorożce. Myślicie, że by zabijać? Nie wiem. Wiecie co? Dajemy. Będzie ciężko. Ale jest to wykonalne. Bo byleby się nie dać, wiecie, właśnie tak otoczyć, jak one próbują to zrobić. Dobra. Wiecie, no mimo wszystko X się przyda, bo dzięki temu będziemy mogli sobie życie podbudować jeszcze. Widzę, że jeden przyszedł skądś. Chyba? Albo nie, przez chwilę był cofnięty. Spoko. I fajnie. Tu możliwe, że są też gobliny. Wiecie, jak trafimy na jakieś obozowisko orków, to też wydaje mi się, że jest git wtedy. Są bizony. Ej, bizony się, powiem wam, fajnie ciacha już na pewnym etapie gry, naprawdę. Mnie to nawet osobiście uspokaja. No i dobra, i tu jest w sumie przełęcz na górze. Tu bym dała jakąś żyłę, ale nie ma. Ciachane jest. Są gobliny. Macie szamana? Bo nie widziałam jeszcze. Chyba nie. O kurde, ale... Dobra, gobliny jednak lepiej brać na krótkie. Co prawda nie mają zbyt dużo obrażeń, te moje ciosy, ale łatwiej jest trafić. Dobra. Czegoś pilnowały? Nie wiem. Spoko. Ubite kolejne stwory.
Słyszałam gdzieś jeszcze rozpruwacza, ale nie widziałam. Tam chyba. Tak jest. Nie trafiłam niestety. Nie, fajnie, naprawdę lubię. Ten taki eksplor. Tu była żyła żelaza. Tędy żeśmy w sumie przyszli niekoniecznie. Dobra. Słyszałam też kolejną. Świnie. Fajnie, fajnie. Jeszcze jedna. O, jeszcze jeden. Dzień dobry. I fajnie. O, czy to jest ten most, co mi się wydaje? Tak, klan Wilka. Tu można było tych orków spotkać, nie? Tam jest jakaś strażnica na dole. Spoko. Okej, to wiem już nawet, gdzie my jesteśmy. Obeszliśmy w sumie ten początkowy teren. Tu by się można było przejść. Dobranoc. Okej, poczekamy sekundę. Co ty, kocie, robisz? Dobra, zrobimy po prostu ciebie na krótkie już. Przynajmniej częściowo. No, tutaj też widzę, mnie nie było. Panie szaman. Sam se strzel w głowę. Okej, widzę ciebie. Tu jest ten taki teren jakby przejściowy. Okej, widzę, co tutaj się dzieje już. High grando było. Oj, Bezi, zabiłbyś już coś. Spoko. Gdzie my jesteśmy na mapie? A nie, ja teraz w ogóle schodzę w stronę
A, bo my tak cały czas balansujemy, tak? Tak, tu wszędzie są zejścia. A to ciekawe. A tu? Tu chyba nigdzie nie zajdę, nie? Tam jest przejście dołem. Dobra, dla mnie może być. Tych przejść jest od cholery tutaj. Spoko. O, tu jest żyła rudy w ogóle też. Na pewno tutaj nie byłam, nie kopałam. Oczywiście, że nie. Myślę, że moi drodzy, że to jest fajne takie właśnie, że na przykład zrobimy grobowiec, a potem idziemy sobie po prostu okolice gdzieś tam pozwiedzać i pobiegać. Czy to jest ogr? Jak najbardziej. Nie spodziewałam się. Ja wam powiem, że ja naprawdę nie do końca wiem, gdzie ja teraz chodzę. Panie ogrze, proszę mi nie utrudniać życia. O, tam jest jeszcze jeden. Tu są nosorożce. Nie mam pojęcia naprawdę, gdzie ja teraz jestem, nie? Chyba jednak lepiej wychodzi bicie takie właśnie... No, na krótkie strzały. Okej. Było niebezpiecznie trochę. Okej, tam widziałam tego ogra, no nie? Okej, my jesteśmy gdzieś tak tutaj przy tym klanie. Nie wiem, czy ten ogr mnie nie przyuważył, wiecie co? I tam nie robi jakichś dziwnych rzeczy na dole. Nie. To coś innego niż ogr. Chyba goblin, wiecie? Serio? Okej, przesunęłam się do was najbliżej, jak się dało. No, ale ty nie utrudniaj. Tak jak reszta. I teraz pytanie, jak to tu wygląda? Aha, to jest ta boczna droga. Już wiem. Czarny goblin się tam na mnie pluł od góry. Spoko. Tu jest obóz drwali. Sam jesteś? Nie widzę, żebyś miał kumpli. Nie jesteś sam.
Masz kolegów. Ale niedużo. No to nawet nie wiedziałam, że na tej bocznej drodze są ogry, wiecie? Tam w sumie się jeszcze można wrócić. Najlepiej z wyciągniętą kuszą. I zobaczyć, co tu jeszcze jest. Czemu tu jest zabójca orków? Jakiś randomowy? Najpierw mała przerwa. Okej. Tam na dole byłam, bo widać. Wilczek. A to jest jednak ten most. To tamten był jeszcze inny most. Spoko. Nie, to był ten most, tylko ja skręciłam w tamtą stronę. Okej, zrobiliśmy jedno wielkie kółko. Czy to źle? No nie, to dobrze. Fajnie. Przynajmniej było ciekawie. No i super. Wróciliśmy pod klan Wilka. To wypadałoby teraz odbić w stronę klanu Młota i tam pochodzić. No czyli wiemy, że tutaj żadnego obozowiska orkowego w Nordmarze nie ma. Okej. Dobra, to byli drwale. Tam na dół nie chcemy spadać oczywiście. I tutaj możemy teraz trochę poszczupać. Fajnie. Nie myślałam, że tak ładnie nam to pójdzie. Tu się wilki przypałętały, bo już widać. Ja też już chyba wybijam po prostu połowę populacji, bo są w dwójkach, a zawsze były, wiecie. Co najmniej w trójkach. Jak nie więcej. No i tak, tu widziałam szablozęby. Dużo szablozębów. Serio. Tak, no dużo. Aż 4 tu były. Dobra, muszę troszeczkę opóźnić się. Super. Zaraz będziemy kończyć odcinek. A jeszcze pochodzimy trochę tu. O, cześć. Okej, z tyłu też mam. Kurde, no naprawdę? Teraz jeszcze mnie będą, wiecie? Na krótkie pójdziemy. Okej. No tu już czułam małe zagrożenie, nie? Czułam. O, tu jest pan troll. Spoko. Miałam kończyć film. Nie cholery, moi drodzy, nie cholery. A ty, panie golemiarzu?
I pan rozpruwacz. Zaraz jego kumpel przyjdzie. Może być. Okej, tam są myśliwi. Wszystko mi się zgadza teraz. O, cześć. Trola widzę. Trola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 l
Przecież ten troll mi nawet nie może nic zrobić. Przesunęłam go jeszcze tak chamsko, pośmiertnie. Już my tu zaraz zawędrujemy pod kopalnię. Wiecie, co jest najgorsze? Tak mi się dobrze gra, że mi się nie chce kończyć odcinka. Nie no, dobra. No tam jakbyśmy spadli, to raczej byśmy już nie przeżyli. O, tu jakie ładne poletko, roślin, many. Okej, to był ten golem. Tu był ten troll. Tu był gdzieś jeszcze ten rozpruwacz. Jest. Dobra, zrobimy już to w ten sposób. Są szablozęby. Już nawet wiem, gdzie jestem chyba. Serio, no ile? Okej, zaraz będziemy kończyć, tylko może dojdziemy do okolic tych myśliwych, wiecie? Przełęcz, tak. Dobra, zrobimy to klasycznie. I spoko, na przełęcz nie schodzimy. Tędy sobie przejdziemy. Tu są myśliwi. Ile mamy rudy? 7? 5 mamy. Tu jeszcze dwie żyły trzeba będzie znaleźć, żeby oddać questa. U Pedara. No i dobra, i co my jeszcze tu mamy? Jest stado bizonów. Ja się nie mogę oderwać, powiem wam naprawdę. Okej. Okay. Nie chcę na tego szablozęba wejść. Dlatego tak się trochę daje. No i już mamy awans, widzicie? Znaczy dobra, ja tu tyle zrobiłam naprawdę sieki, że się nie dziwię, że już mamy awans. Zresztą ja tutaj cały czas robię siekę. Już te bizony, to wszystko w ogóle nie ma szans ze mną teraz. Najmniej w tej grze to chyba jeleni ubiłam, bo po prostu one, wiecie, uciekają, nie? A reszta? Dajcież spokój. Zresztą widzicie, przecież co tutaj się dzieje. Na tych odcinkach wszystkich. Szablozęby nie są takie głupie.
A, bo tu jest jeszcze jeden. Ja go nawet nie zauważyłam. Tam można na jakąś górę wleźć. Tam jest... Nie, tam byłam po drugiej stronie przecież. Tu jest zejście niedaleko do tej... do kopalni. Tu jest na klan młota, no właśnie. Tutaj biłam. Też stwory, nie stwory. Wow, pojedynczy goblin tutaj żyje. No, już nie. Teraz to już nic tutaj praktycznie w tym Nordmarze nie będzie żyło. Tędy jak biegałam, to widzę, że się nie starałam wybijać przeciwników. Aż tak bardzo. Chyba już mi się po prostu nie chciało. Tutaj się trochę... Dobra. No i szósteczka. Tu mi coś wyło. Tam na dole. A tam też byłam. O Panie Chryste, Panie. O, cześć. To mnie wyjątkowo zaskoczyło, że cienią stwora znalazłam. Dostał papen w mordę i co może zrobić? Nie wiem. Ty szamanie. No i wow, w tym obozowisku nie byłam. Goblinów. Moi drodzy, no ja chyba nie skończę tego odcinka dzisiaj. Spoko. Nie wiem, jak dla mnie okej. Nie no, dobra, zaraz będziemy kończyć, tylko szukam takiego miejsca fajnego, gdzie moglibyśmy coś uczknąć z tego czasu. Na razie nie widzę takiej jakiejś fajnej miejscówki do zakończenia odcinka. O, właśnie tu jest to miejsce, gdzie już kiedyś chciałam trafić, ale nie potrafiłam. Tu jest Wibald. Także zaraz tutaj skończymy. Moi drodzy, w kolejnym odcinku pogadamy sobie z Wibaldem. Zobaczymy, co możemy dla niego zrobić. Ja już Wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i cześć!